Dobry, witam serdecznie. Nazywam się Tomek Ziółkowski. Ja bardzo dziękuję za wprowadzenie. Natomiast wydaje mi się, że za dużo powiedziane szkolenie, bo w 45 minut po prostu jest to niemożliwe. Natomiast w oparciu o swoje doświadczenia, które zbierałem ponad 25 lat, pracując w różnych korporacjach jako konsultant, to tworzyłem między innymi takie marki jak Harnaś czy Piwo Karmin, czyli Kaspergu, Kawa Chibo. To były brandy, marki, którymi się zajmowałem w przyszłości. No dobrze, nie przedłużając dłużej, zacznę od cytatu chyba największego marketingowca naszych czasów, nie żyjącego już, Steve'a Jobsa, który powiedział kiedyś: marketing to kwestia wartości, reprezentuje skomplikowany i hałaśliwy świat. I w związku z tym nie mamy szans na to, aby ludzie o nas wiele zapamiętali. Żadna firma właściwie nie ma takich szans. Dlatego powinniśmy bardzo dobrze wiedzieć, co chcemy, aby o nas zapamiętali. Inaczej powiem, jakby ktoś mnie zapytał po tych 25 latach pracy w marketingu, co jest takim największym i najtrudniejszym zadaniem dla marketingowca, to jest tak naprawdę określenie jednej konkretnej, zwięzłej myśli, która ma tworzyć, komunikować propozycję naszej marki. Bardzo często te pytania zadajemy sobie, tworząc reklamy 30 czy 15 sekundowe. Co my w tych 30 sekundach chcemy do tego konsumenta, klienta powiedzieć? No dobrze, ale czym jest marka? Można powiedzieć, że jest wiele definicji, tak? Ale ja tak naprawdę uważam, że marka to wszystkie skojarzenia, odczucia, które są generowane po stronie klienta, po stronie konsumenta w jego głowie, w jego świadomości, ale i podświadomości. Tak? I to mogą być skojarzenia bardzo różne. Tak? Ja bym powiedział, co człowiek, to inne będzie miał skojarzenia z daną marką. Przykład. Jeżeli bym rzucił Toyota hasło, tak? Co by się pojawiło w większości ludzi? Tak? Zapewne no, część ludzi powiedział samochód. Ktoś jeszcze by dorzucił, a mnie się kojarzy z Japonią. Tak? A jeszcze ktoś inny, bardzo często kobiety, powiedziałby, a mnie się kojarzy z niezawodnością. Tak? Paryż. Jakie skojarzenia z Paryżem, jakbyśmy zapytali przeciętnych klientów czy potencjalnych turystów, tak? To prawdopodobnie powiedzieli, no oczywiście, no, to jest bardzo wiele zabytków, kobiety powiedziały piękne sklepy z ciuchami, z butami, z perfumami, tak? Eleganckie. Jeszcze inni powiedzieliby, o Paryż, romantyczne kolacje, romantyczne spacery, tak? I to jest percepcja, jak wygląda, z czym się każe Paryż. Znaczy, idziemy do Paryża i co widzimy? To jest rzeczywistość. Ja to specjalnie pokazuję, jaka jest rzeczywistość, tak? Czyli produkty, które oferujemy, usługi, bardzo często odbiegają od tego, co my myślimy o tych produktach. Marka to nie produkt. Trzeba sobie zdawać sprawę. Produkt jest komponentem oczywiście oferty, którą marka oferuje, ale za marką stoi bardzo wiele skojarzeń, o których wspomniałem. Firmom, które bardzo konsekwentnie przez wiele lat komunikują się z konsumentami, udaje się zbudować nie tylko nazwę, jakby skojarzenie z logotypem, ale również udaje się zbudować wiele innych skojarzeń, zarówno takich fizycznych, graficznych, jak również po stronie emocji. Jak pytam czasami na szkoleniach ludzi, z czym się wam kojarzy Volvo? Bardzo często pierwsze skojarzenie nie jest samochód. Nie pada słowo samochód, pada słowo bezpieczeństwo. Dlaczego tak? Dlatego, że ponad 50 lat ta marka komunikowała konsekwentnie, że my produkujemy najbezpieczniejsze samochody na świecie. Rzeczywistość jest taka, że jest na pewno kilka samochodów co najmniej innych marek, które oferują bezpieczniejsze parametry, jeżeli chodzi o fizyczne aspekty. Ale to jest ważne tak naprawdę, co jest w naszej głowie. Bo te elementy, które są w naszej głowie, decydują o tym, co wybierzemy. Natomiast to, co również musimy pamiętać, fundamentami założycielskimi silnych marek, tak, silnych marek, są innowacyjne produkty, jest innowacyjna propozycja, której nikt inny nie zaoferował wcześniej przed nami. W przypadku Volvo, tak jak powiedziałem, to jest 50 lat temu, po raz pierwszy powiedzieli, dostrzegli wymiar bezpieczeństwa, zaoferowali jako pierwsza marka samochodów pasy bezpieczeństwa, seryjnie produkowany samochód.